Nikt nie będzie sądził według swego uznania. Ani Sejm, ani król, ani Straż Praw. Odtąd sądy i tylko sądy w Rzeczpospolitej mają się sprawiedliwymi wyrokami zajmować. I w sprawach karnych, i w sprawach cywilnych. Aby można dochodzić swej sprawiedliwości i przed pomyłką się chronić, sądy będą instancyjne, by od wyroku każdy mógł się odwołać. A sądy mają być blisko ludzi, przeto sądy pierwszej instancji dla każdego województwa, ziemi i powiatu, do których sędziowie wybierani będą na sejmikach. Sądy pierwszej instancji będą zawsze gotowe i czuwające na oddanie sprawiedliwości tym, którzy jej potrzebują.